W województwie lubelskim jest sporo do zobaczenia i warto przyjechać tu na dłużej. Przedstawiam 5 ciekawych miejsc, które warto uwzględnić podczas planowania pobytu w tym regionie Polski. Ja nazywam się Kuchcik i zapraszam do oglądania. Numer 1. Kazimierz Dolny to urocze, położone nad Wisłą miasteczko, które bywa nazywane perłą polskiego renesansu. Turystów przyciągają tutaj nie tylko malownicze krajobrazy i wspaniała atmosfera, ale także liczne zabytki z racji tego, że w XVII wieku Kazimierz Dolny był ważnym ośrodkiem handlu zbożem, to do dzisiaj na terenie miasta można zobaczyć zabytkowe spichlerze. Pięknym miejscem jest niewielki wyłożony brukiem renesansowy rynek, który z trzech stron otaczają kamienice, a domyka go kościół farny świętego Jana Chrzciciela. W świątyni znajdziemy jedne z najstarszych w Polsce organów. Warto podkreślić, że są one nadal w użyciu. Ważnym punktem na mapie miasta są także ruiny zamku, Góra Trzech Krzyży oraz wąwozy lesowe. Numer 2. Lublin to stolica województwa lubelskiego i zarazem jedno z najstarszych miast w Polsce. Minęło 700 lat od nadania mu praw miejskich. Jednym z symboli miasta jest Zamek Lubelski, którego z najciekawszymi elementami są 13-wieczny donżon oraz pochodząca z XIV wieku i pokryta rusko-bizantyjskimi freskami kaplica Trójcy Świętej. Rozpoznawalnym zabytkiem bez wątpienia także pozostałość murów obronnych, czyli Brama Krakowska. Spacerując po starym mieście, warto zajrzeć na rynek, gdzie znajduje się budynek starego ratusza. Warto podkreślić, że okoliczne uliczki są pełne pięknych kamienic. Uwagę zwracają także liczne murale. Ciekawą atrakcją, której nie sposób ominąć, jest podziemna trasa turystyczna. Powstała z połączenia piwnic, znajdujących się pod budynkami. Chcąc zobaczyć panoramę miasta, warto wejść na wieżę trynitarską, z której roztacza się wspaniały widok na cały Lublin. Numer 3. Roztaczański Park Narodowy swoim terenem obejmuje najcenniejsze tereny Roztocza. Jest to najbardziej zalesiony park narodowy w Polsce. Lasy pokrywają ponad 95% jego powierzchni. Spacerując po tutejszych szlakach, do dyspozycji turystów są nie tylko szlaki turystyczne, ale również m.in. trasy dydaktyczne, krajobrazowe i poznawcze. Można spotkać różne zwierzęta, ale najważniejsze jest to, które widnieje w logo parku, czyli konik polski. Od 1982 roku w Roztaczańskim Parku Narodowym funkcjonuje hodowla tego gatunku. Stado żyje na wyznaczonym terenie praktycznie bez ingerencji człowieka. Najłatwiej spotkać je w okolicy stawów Echo, w pobliżu plaży oraz przy platformie widokowej, koło rybaków. Za stolicę Roztaczańskiego Parku Narodowego uznaje się miasteczko Zwierzyniec. Słynie ono głównie z pięknego położonego na środku jeziora kościoła świętego Jana Nepomucena. Numer 4. Chełm położony jest na wschodnim krańcu Polski, 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą. Miasto wyróżnia się na tle innych bogatą i różnorodną kulturą oraz historią, którą budowali Polacy, Rusini i Żydzi. Obiektem górującym nad Chełmem jest bazylika, która znajduje się na górze zamkowej. Warto podkreślić, że z tutejszej dzwonnicy rozciąga się wspaniały widok na całe miasto. Najciekawszą atrakcją Chełma jest jednak bez wątpienia zabytkowa kopalnia kredy. Przypominam, że miasto leży na kredowej dość dziurawej skale. Właśnie z tego powodu na próżno szuka tutaj wysokich zabudowań. Podziemny labirynt znajdujący się w kopalni ma kilkadziesiąt kilometrów długości, ale turystom udostępniona jest trasa położona pod centrum Starego Miasta, mająca około 2 km. Podczas jej zwiedzania można zobaczyć ekspozycję dotyczącą górnictwa kredy i historii miasta. Ja dziękuję za uwagę, widzimy się w następnym odcinku i cześć!